Rosnące zanieczyszczenia wód skłoniły w 1991 roku Unię Europejską do zajęcia się tą sprawą. Od tego czasu obowiązuje dyrektywa azotanowa, czyli dokumenty regulujące stosowanie nawozów, aby ograniczyć zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z działalności rolniczej. Od 26 lipca 2018 roku zapisy dotyczące ochrony wód powierzchniowych zaczęły obowiązywać wszystkie polskie gospodarstwa. Rozporządzenie to, które weszło i obowiązuje już w tej chwili, dotyczy kwestii stosowania, przechowywania nawozów naturalnych, jak i mineralnych. To rozporządzenie reguluje kwestie odległości stosowania nawozów naturalnych i mineralnych od ścieków wodnych. To reguluje również terminy stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na gruntach ornych w bezpieczny sposób, także żeby odcieki nie przedestowały się do gruntów rolnych, również reguluje sposób przechowywania nawozów naturalnych, jak również w jaki sposób należy nawozić rośliny, żeby to było bezpieczne dla środowiska, czyli określa nam dawki nawożenia, które może stosować rolnik do pewnej wysokości i w jaki sposób on musi to dokumentować. Od tego roku Inspekcja Ochrony Środowiska oraz ARiMR będą kontrolować, czy rolnicy stosują się do nowych regulacji. Sami rolnicy jednak nie są jeszcze zorientowani w nowych przepisach. Chciałem się po prostu dowiedzieć, co trzeba spełnić, ile można stosować, jak to wszystko wygląda. Doradcy rolni od kilku miesięcy organizują konferencje, aby przybliżyć problem. Jedno z ostatnich sympozjów przy udziale firm nawozowych i ekspertów inżynierii rolniczej z całej Polski oraz zagranicy zorganizowano na Politechnice Opolskiej. Jest to paradoksalnie bardzo poważny problem, bo dyrektywa azotowa to jest kolejne obostrzenie, które nadchodzi na rolnictwo, które ma określone wyzwania. W bardzo niedobrym czasie, kiedy mamy już kolejny rok suszy. Wszyscy mówią o nawozach azotowych, o tym, że pójdą ich dawki w dół, będzie to miało wpływ na plon. Nawozy azotowe to jest jeden z elementów. To trzeba patrzeć w kontekście całości. Jest 17 makro i mikroelementów, które absolutnie mają fundamentalne znaczenie i wpływ na plon i jego jakość w zasadzie w każdych warunkach, w warunkach wilgoci i szczególnie w warunkach suszy. Dlatego konferencja została tak zaprojektowana, żeby pokazać zagadnienie, obieg i przyjmowanie nawozów przez glebę, obieg i przyjmowanie nawozów przez roślinę, mechanizmy, jakie tworzą całokształt czegoś, co się nazywa powstawaniem jakościowego plonu. Myślę, że to jest istotne dla wsi, zarówno z punktu widzenia nieobniżania plonów, jak też z punktu widzenia nas jako odbiorców, że chcielibyśmy tą żywność mieć dobrą, naturalną, która by dobrze nam służyła. Sympozjum, które porusza sprawę dyrektywy azotanowej, jest bardzo konieczne, bo już została wprowadzona i to nas obowiązuje, a wiele jest niedopowiedzeń. W związku z tym sam fakt, że jest omawiana dyrektywa, jakie są obowiązki producenta rolnego, jest też dobre. Ponadto praktyczne aspekty, czyli stosowanie zwykłych nawozów, czyli nawozów chemicznych, nawozów dolistnych, bilansowanie, próba zrobienia tych planów nawozowych, jak do tych planów nawozowych trzeba zrobić, jak badać obornik czy gnojowicę, jeżeli chodzi o zawartość, czy jest możliwość zmiany terminów i inne rzeczy, to jest bardzo istotne. Do nowej sytuacji przygotowują się firmy nawozowe. Wprowadzamy koncepcję nawożenia hybrydowego, które pozwala przy użyciu nawozu sensu stricte dolistnego, stosowanego w dużych dawkach, to jest azot siarkowo-azotowy, pozwala na realne obniżenie ilości stosowanego azotu na hektar do 25% przy utrzymaniu, podkreślam, minimum utrzymaniu plonu jego jakości. In the UK, the Nitrates Directive has been very rigorously applied.
W Wielkiej Brytanii dyrektywa azotanowa jest bardzo restrykcyjnie stosowana. Wielu farmerów, zwłaszcza gospodarujących przy ujęciach wody pitnej, zmaga się z ekonomiczną uprawą przy tej ograniczonej ilości azotu, który wolno im używać. Ale największym problemem, jaki mamy, jest efektywne stosowanie azotu. Brytyjski rząd wyliczył, że przeciętnie tylko 15% azotanów używanych w uprawie jest pobieranych przez rośliny. Duże straty powoduje uwalnianie się związków do atmosfery, a są one 32 razy bardziej szkodliwe niż dwutlenek węgla. I mamy straty spowodowane przenikaniem do wód gruntowych. Wydajemy coraz więcej pieniędzy na rośliny usuwające azot z wód gruntowych, a przemysł nawozowy jest mało efektywny w znajdywaniu bardziej wydajnych sposobów stosowania ich produktów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przeprowadzać kontrolę gospodarstw w ramach zasady tzw. wzajemnej zgodności, czyli cross-compliance. Do 1 marca, czyli daty, od której będzie można wywozić nawozy organiczne na pola, rolnicy będą musieli być przygotowani do nowych zasad.